Kiedy tu, w niedalekim Cieszynie, powieszono moich dwóch kolegów, wtedy dostałem strach. I nacisk był, że jako Ślązak należy do wojska. No i podpisałem. W listopadzie 1940 roku zostałem powołany do wojska. I zgłosiłem się do szefa tej służby i powiedziałem, że ja do wojska nie pójdę. Więc ten Niemiec zupełnie zgłupiał. Nieoczekiwanie w ogóle wstał, doszedł do drzwi, zamknął drzwi i powiedział, co pan tu gada? W tej chwili to pan już stracił właściwie głowę. Przecież pan jest obywatelem niemieckim, musi pan służyć. Kiedy dostałem powołanie, ojciec mi powiedział, słuchaj synek, idziesz do wojska niemieckiego, tam jest rygor, więc musisz wykonywać rozkazy, które dostaniesz, ale nie bądź za gorliwy, nie lej się Niemcom do tyłku, powiedział mi, tak mi powiedział ojciec. Zresztą nie my wszystkich wzięli, przecież to do Niemiec włączono i czy ktoś chciał, czy nie chciał. Ja mi tylko 20 lat strzeliło, no to w mundur i zawieźli do Francji. A dlaczego mnie powołano? No to ja to dzisiaj, powiedzmy, patrzę na to i rozumiem to inaczej, żeby jeszcze po prostu rodzinę naszą potępić, pogłębić. Ojciec bracia w obozach, wysiedleń, a ja muszę iść do wojska. Więc to już była perfidia niesamowita. Brzmiała, już nie pamiętam, bo to nas to po prostu tak specjalnie nie interesowało, no bo to musiało być zrobione. No to ja przysięgałem, bo każdy musiał przysięgać, ale nie powtarzałem to, co Niemcy, co ten mówił, tam czytał, nie? Tylko ruszałem wargami, a po polsku myślałem, prawda? Dzień przysięgi dostałem anginy wielkiej i na tej zbiórce zemdlałem i do mnie do izby chorych zaprowadzili, tak że się udało, że nawet ja przysięgi nie składałem w niemieckim wojsku. Ja po cichu mówiłem, jak oni głośno, bo jak przysięga była. Ja sobie po cichu ustami ruszałem, a nic nie mówiłem. Początek, to jeszcze nie było żadnych, ja nic tam, w koszarach nie było mowy o tym, że się Niemcy przygotowują do wojny, prawda? Dopiero krótko przed wojną, to nas wysłali na poligon, największy poligon w Niemczech, jaki był, to był Bergen, w maju wróciliśmy z powrotem, to ja dostałem służby znowu, i na całą noc i poszedłem do tego pokoju służbowego, tam było radio. Jak była gdzieś północ, pierwsza godzina, to wszystko spało. Każda izba, gdzie żołnierze spali, mieszkali, to było zradiofonizowane. Ja wyciągnąłem wszystkie te połączenia i puściłem mózg. I słyszałem dopiero, że Niemcy się szykują do napaści na Polskę. Ojca aresztowano ile? 2 czy 3 dni przed wybuchem wojny. Damiana brata na drugi dzień. Ojciec jak się z nami żegnał, powiada, dzieci kochane, zostańcie z Bogiem i pamiętajcie, czymżem was wychował, tym umierajcie. Prawda? Jak wybuchła wojna, no tośmy
Nie wiedzieli, co nas wszystko czeka. Pierwszego, co zabrali od nas, to był brat Stanisław. Zabrała go policja i osadzili w więzieniu. A jeszcze bracia nauczyciele, Józef i Leon, też zostali aresztowani jako nauczyciele polscy w Niemczech. Potem były jakieś Volkslisty, więc było tych Volkslist na Śląsku 4 czy nawet 5. To zależało od stopnia zaufania do poszczególnych ludzi, więc ci, którzy się czuli bardziej Niemcami, czy byli w jakichś niemieckich związkach czy coś, ci mieli jedynkę. I ci też jeszcze trochę nieźli, to mieli dwójkę, a właśnie nasza cała rodzina miała trójkę. To znaczy nie za bardzo zasługuje na zaufanie, ale trójka to znaczy, że można pracować jako fizyczny. Wiem, że wiele kolegów, co nie podpisało, to siedzieli we więzieniu, prawda? No ja w tej pracy tak sam, taka sytuacja była, że ludzie sami nie wiedzieli, co robić. Że każdy mówił tak, z wojny możesz jeszcze wrócić, ale z koncentraka nie wrócisz. Myśmy zawsze myśleli, że ta wojna potrwa krótko. Myśmy się nie spodziewali, że ta wojna potrwa tak długo. Takie było powiedziane, no, 3 tygodnie i będzie spokój. No przecież w Polsce była taka propaganda, że z nami śmigłowiec, nam nikt nie zrobi nic. I myśmy w to wierzyli. A jeszcze jak Francja i Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom, to się powiedzieli, no koniec, to nie z Niemcami koniec. I tak czekaliśmy, kiedy tam na tym zachodzie zaczną w ogóle, no zacznie się coś dziać. A tam w ogóle nic się nie działo. Kiedy nas dowódca pułku żegnał w Opolu, no to był stary chłop już, panie, odezwał się w ten sposób, że jeżeli ktoś ma jakieś życzenie, prawda, to może wystąpić. Pamiętam, wystąpiło nas 3. No i ja też wystąpiłem i kiedy podszedł dowódca batalionu, jakie masz, synu, panie, życzenie, no to ja powiedziałem, jak to jest możliwe, że ja muszę iść na front, kiedy ja pochodzę z rodziny mniejszości polskiej. Ojciec, bracia są aresztowani. No, pytał się gdzie. Ja mówił o obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. No i mówi w ten sposób do mnie, że ja nie pójdę na front. No i zostałem. Pełniłem służby w koszarach, taką lekką służbę. Tam w kuchni pomagałem, o takie rzeczy, prawda. No więc, ale to nie trwało długo. To trwało długo, może ile jest, 3-4 tygodnie. Obracam się, a tam stał za mną szef kompanii. No, poznałem, bo już mniej więcej się orientowałem, jakie są szarże wojskowe, nie? I powiada, wyście są planetosz, bo on tak jest. Chodźcie ze mną do kancelarii. Wziął mnie do kancelarii. Kazał mi usiąść naprzeciw biurka swego i zaczął mnie się wypytywać, co wyście są za jedni, nie? Tak w ten sposób się. A ja mu odpowiedział, mężczyzna, nie? No ale ładnie o to mi chodzi. Czy wyście są Polakiem czy Niemcem? Powiadam, ja jestem obywatelem niemieckim, ale narodowości polskiej. Jak to jest możliwe, panie? Skąd wy pochodzicie? No to mu opowiadam, że Ścisek, to jest powiat kozielski, to jest na Górnym Śląsku, około 40 km do granicy polskiej. No i pyta się, a jak tam ci ludzie rozmawiają ze sobą? Ja byłem przeważnie po polsku. I na koniec poklepał mnie po ramieniu, powiedział, planetosz, ja was cenię, żeście byli tacy otwarci, bo widzicie, powiedział mi, nie pan, bo to do oficer, do żołnierza nie mógł być pan.
Widzicie, ja znam te przynależności przygraniczne. Ja pochodzę z Elsaß-Lothringen. To jest na granicy francuskiej. Na ze czterech synów, czterech braci, dwóch są Francuzami, a dwóch Niemcami, nie? I na koniec powiedział, ja się postaram, że zostaniecie, nie pójdziecie na polski front, zostanie tu jako resztówka, jako restkomando. Pisałem listy do żony w języku polskim. I kiedyś mnie podpatrzył tam jeden i zauważył, że ja polskie listy, ale tak mi tylko przygadał, bo ja widzę, że ty te listy po polsku ty piszesz. Kim ty jesteś właściwie? Ale on właściwie widocznie też był albo Ślązakiem, i dalszych skutków tego nie było. Obarczyli tym karabinem maszynowym, bo to jest broń, normalnie taki strzelec niedługo pożyje. Do tego strzela i działo przeciwpancerne. A ja kochałem to, a musiałem, to lepiej było to pokochać. Bierzesz jak walizeczkę i te 16 kilo elegancko z tym się przemieszczasz. Obracasz te nóżki, naciśniesz na rączkę spustową, to te nóżki same skoczą do pozycji. Jak się przyprzesz, jak serce jego zacznie bić, to wtedy się człowiek uspokaja. Ja na przykład tak się uspokajam. Kiedy mogłem strzelać, to byłem najgorzej, jak nie mogłem działać. To był strach. Poza tym, jak człowiek w strachu jest, to może i za dużo strzela. Ja tam nigdy nie oddawałem serii większej jak 5 naboi. Przez to nie musiałem i tej lupy zmieniać. A jak strzelałem, to celowałem do czegoś, a nie takie sianie przed sobą, to nic nie daje. Prawdziwy żołnierz tak nie strzela. I co tam w książkach pisze, to jest nieprawda. No a jak sobie przypominam, dostaliśmy taki potężny raz chrzest bojowy, jak to się nazywało i to nazywa. To było bodajże na święto Armii Czerwonej, czy coś takiego, czy jakaś uroczystość była po tamtej stronie. Były głośniki. Rosjanie ustawiali muzyki, marsze i tak dalej. Do nas przemawiali, że mamy przejść na drugą stronę. Tak dokładnie powiem, że kobiety leningradzkie czekają na was, prawda? Takie były. Po niemiecku oczywiście. To któreśmy się zorientowali, gdzie jesteśmy. Cała rzecz polega na tym, tylko żeby wstrzymać tą chęć strzelania, żeby podpuścić jak najbliżej. Jak dać ogień, to wtedy taki, że musi uciec. No i tak, panie, to potem leży pod tym karabinem maszynowym i rozkłada się niestety. A później najgorsze przyszło okres wiosny. To było straszne. To tylko moczary, bagna i takie komary. Prawda? Do tego. Nie mówiąc już o szczurach wodnych, które łaziły, panie, na stół, nie na stół, panie, po człowieku chodziły po prostu. Co jest piekło na ziemi, smród niesamowity tych rozkładających się zwłok ludzkich, całe zwały, jak tort, jak przekładaniec, to pan wie, jaka była pogoda. Na samym końcu wierzchu leżą w białych płaszczach, potem szare, a potem bez płaszcza, potem tego, a to wszystko się mumifikuje, a ta rudowa wcieka do okopów, a smród taki jak namacalnie, że go pan możesz kostkę kroić. Jedzenie nie było złe.
My na przykład 18-latki jeszcze dostawaliśmy dodatek tak zwany młodzieżowy. Był taki. To znaczy w postaci tej margaryny, czy tego kawałek masła, czy kawałek tej kiełbasy więcej. Dostawaliśmy cukierki, bardzo bogate w witaminy. Papierosy, 5 papierosów się dziennie dostawało i 100 gram gorzały. No myśmy tej gorzałki tam nie pili, tośmy wymieniali z tymi starszymi. O, za cukierki, panie, i tym podobne, prawda? Czekolady. Także pod tym względem, to mówię, jestem obiektywny, wyżywienie było dobre. Nie można było narzekać. Kawał kiełbasy dostawaliśmy, a kostka masła na 4 części była. Kostka masła dzielona. To więc 1/4 kostki masła to było. I tam jeszcze do tego kiełbasa albo marmelada, czy tam jakieś inne. Śledzie, znaczy ryby, jakieś tam konserwy. No. A żołd to zaraz, ile to po marce dziennie. Dziennie markę, więc każdą dekadę 10 marek dostawaliśmy. Bez podatku, bez potrącenia podatku. Pierwsze dla mnie to był szok, to była wieża Eiffla. A ponieważ nasz garnizon był zakwaterowany w École Militaire, pod Paryżem, to tam jest akurat obok wieży Eiffla. No co zapamiętałem? Mogę wymienić kolejno wszystkie, gdzie zwiedzałem, prawda? Na mnie wrażenie ogromnie robiła Champs-Élysées, Louvre, a warty miewaliśmy tak, przed ważnymi hotelami. 2 godziny warty, 4 godziny wolne. I 1 dzień wolny w tygodniu. Tak tam u nas było. Na pewnej warcie przychodzi ku mnie taki gość, zaczyna trochę po francusku mówić, po tego. A kiedy doszło do tego, to powiedział, ja pana tu znam, pan jest z Polski, pan jest Polak. Wie pan, na tej warcie, to było przy takim dużym magazynie. Ja też jestem z Polski. A już się go zaczął bać, bo czy to podstawiony jakoś. A on mówi, Heczko, przecież ja cię znam, ty ze mną był przy wojsku. W Jarosławiu służyłeś. A ja mówię, jej, na pewno nie, to brat tam służył. I widzicie, jak nas obserwowali tam i wiedzieli, kto Polak albo coś. Skąd on wiedział, że ja Heczko albo coś. Myśmy Mesjanie mieli armatę. No to taka 3-metrowa lufa i w pierwszej linii staliśmy z tym. Ja byłem amunicyjnym przy tym dziale. To była taka ładna lufa. Pocisk taki przeszło 0,5 metra. No i dalej już potem nie patrzałem, tylko zamek się otworzyło i wsunęło i tyle. A dalej co się tam działo, to już celownicy widzą, bo myśmy mieli to wszystko zasłonięte. To nie goła lufa, tylko to była płyta taka cała zamknięta i to nie było widać, gdzie to trafi, jakie miejsce. Napisałem takie pismo do centrali Gestapo w Berlinie i matka z tym pismem poszła do tego Gestapo. Tam ją przyjęli bardzo grzecznie, powiedzieli, no niech pani siada, rzeczywiście to, co tutaj się dzieje, to jest coś niedobrego. Na pewno
dostaniecie gospodarstwo z powrotem. Bracia, którzy są w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, było dwóch braci, wyjdą i wszystko będzie załatwione. Po trzech tygodniach matka poszła do tego gestapo znowu. To już nawet nie kazali usiąść, tylko powiedzieli, proszę podać nam adresy tych synów, którzy są w wojsku. Dowódca naszej kompanii w Afryce wezwał mnie i powiedział, że muszę wrócić do mojej kompanii macierzystej w Poczdamie. Ja wróciłem do tej jednostki macierzystej. Mnie tam poinformowano, że ja zostaję z wojska zwolniony. I miałem wpis do książki wojskowej, niegodny noszenia munduru niemieckiego. Niegodny. Przyjął mnie dowódca batalionu, nazwiska jego nie pamiętam, starszy gość, też siwy taki. Ja mu opowiadam to. On po prostu, proszę pana, nie uwierzył w te rzeczy. On nie mógł w to uwierzyć. Mówi, jak to jest możliwe, mówi synu. Mówi, jak to jest możliwe? Ty tu jesteś na froncie, walczysz za Führera, za Vaterland, panie, za tego, a ojciec i ojciec w oboza i tak dalej. No, on też wiedział. Ale że was wysiedlono. Aż do dowódcy dywizji, proszę pana, poszła sprawa. I dowódca dywizji, czy jego adiutant, czy kto, nie wiem, dał mi to pozwolenie, dostałem to pozwolenie, że mogłem pojechać na urlop. Trzytygodniowy urlop, proszę pana. Jechałem na drugi, trzeci dzień po przyjeździe na urlop, pojechałem do starostwa w Koźlu tutaj, powiatowego. I tam się zameldowałem u radcy rządowego, nazywał się Jenike, a przed tym się nazywał Jużyca. Musiał nazwisko zmienić. I ja się melduję tam do niego, poszedłem w mundurze oczywiście. Mój panie radco, ja przyjeżdżam na urlop i ja chcę mieć wyjaśnienie, dlaczego zostaliśmy wysiedleni. Tu nie ma nic do wyjaśnienia, opowiada. Ja mówię, to panie radco, to niech pan ubierze ten mundur, w którym ja tu stoję i niech pan idzie tam, skąd ja przyjechałem. I mówi, wynocha. Tak jeszcze rękę wyciągnął za biurka, wynocha. No musiałem wyjść, prawda. Tak się to skończyło. W tej Francji dowiedziałem się, że aresztowano ojca i dwóch braci. No to ja jako wzorowy i posłuszny żołnierz, nie jako Szwejk, tylko posłuszny, wzorowy żołnierz, poszedłem do dowódcy kompanii i mówię mu. On mnie wysłuchał i tak se pod nosem powiedział, to cholerne świnie, nie? No, bo to był antyhitlerowiec, ale był żołnierzem, prawda? Antyhitler, to było widać, panie. I pytam go, czy prosiłem go o pozwolenie, bo to trzeba było pytać, że, czy można wysłać do władz podanie. Nie, ja mu powiedział, jakie podanie, to, tak, zezwalam, nie? No i napisałem raz, napisałem drugi raz. Za tydzień dostałem odpowiedź z tego głównego urzędu, nie? Że potwierdzamy odbiór waszego podania. Zbadaliśmy sprawę, krótko, zbadaliśmy sprawę i niestety, leider, niestety, sytuacja polityczna nie zezwala, ażeby zwolnić ojca i braci z obozu, nie? Strachu to było, no sobie proszę wyobrazić, prawda? Myśmy byli grubo ubrani, bo to zima, mróz na przykład, no ale się człowieka lało ze strachu, jak tego, nie?
a się wreszcie przyjechało. No to jak sobie też przypominam, ten szef tej kompanii patrzy na mnie, a ja cały, panie, drży, panie, a mówi, czego się boisz, synu? Mówi, niczego. A mówi, to się przyzwyczaisz, mówi. No strach, panie, każdy się życie boli o swoje tego. Bez przerwy się siusiu chce. I trawę całą koło siebie obrzeżesz, panie, z nerw. Każdy się boi. To jest głupie gadanie tam o bohaterach różnych. Różnie to bywało, bo żołnierz wie po tym, że musi iść, musi zabijać, czy jak się to mówi, bronić się, czy tego. Szliśmy z pojedzenia pod wieczór, prawda? To był też już letni okres. Trzech nas chodziło, bo jeden chodził, panie, to miał menaszki, panie, na herbaty i na wody. I wychodziliśmy z tego naszego okopu, była taka wąska dróżka i chcieliśmy przejść tą dróżkę, żeby się trochę tam było takie wgłębienie, iść w tym wgłębieniu, prawda? I kolega dostał w środku, bo dostał prosto w czoło. W hełmie byliśmy oczywiście, ale to przebiło. Prosto dostał w czoło i padł. Ja się tylko jeszcze oglądał tak, co się stało. Pamiętam, jak dziś to widzę, panie, jak on tylko tą lewą nogą tak drgnął jeszcze, panie, z 2-3 razy i było koniec. Na tym lotnisku Derna był też obstrzał i myśmy leżeli za to armatą schowani. I jeden podoficer niemiecki kazał mi się cofnąć, bo on chce patrzeć. Za chwilkę mieliśmy strzelać. Ja mówiłem, ma się wycofać, bo będzie mi strzelać. A on był nieżywy. Na moim miejscu leżał i dostał pocisk w głowę. Nawet myśmy nie zauważyli, że zginął. Gdybym tam był leżał, to bym już nie żył. A ja dostałem jakiegoś frusaka, młodego chłopaka z uzupełnienia, a on już ostrzelany tego, to on poszedł do karabinu maszynowego. Jako strzelec pierwszy, choć nie chciał. Ale wysłali go na patrol. A on zamiast wracać swoją drogą na rozeznanie sprzed pola, a tam jest co z frontu, co z przodu do nieprzyjaciel. A toś podnosi i pada, bo się do nich strzelali, nie? A to tak jak do latarca strzelowałem. Samo serce. Nieszczęśliwy wypadek. Wojna paskudna rzecz. Kiedy Rosjanie się pierwszy raz pojawili, to tak naprzeciwko naszego domu była taka właśnie coś w rodzaju szpitala i tam Rosjanie się pokazali. Nagle, zupełnie niespodziewanie, bez większego ostrzału. No myśmy wkiwali, podskakiwali z radości. No i tam jeden Rosjanin przychodził jeszcze w jednej nodze, na jednej nodze miał papuć, bo był ranny i pyta się kolegę, a która godzina? No, pokazał zegarek, no i do domu. Po zegarku było. Miałem fajne buty, mocne, takie narciarskie. To mi kazał zdjąć, a on miał takie szkierpcie stare, panie, cisłe jak cholera. No ale co, włosy to był przecież marzec, nie? No i ci pierwsi przyszli, panie, no tylko
pytali, skolko na Berlin, skolko na Berlin, nie? No ciotka żyła jeszcze, no dała im chleba z masłem, mleka gorącego, pojedli, popili i w porządku byli. Dopiero jak przyszli ci drudzy po południu, no to już była, no jakby to powiedzieć, no makabra. Dostali taki przykaz, do Odry to Polsze, nie? A za Odrą Germania. I to ich możesz tłumaczyć, panie. Ja mu pokazałem legitymację Związku Polaków, to mi ją podar. Kiedy wojna się skończyła, to trzeba wracać do domu. To zakrzewa. Nas tam jeszcze jedna rodzina była z Błękwitu Masłowie. I teśmy na pieszo szli. Szli przeszło miesiąc. Tam też spotykaliśmy ruskich żołnierzy w drodze. I nas bardzo dziwiło. Myśleliśmy, że oni nasi przyjaciele. Oni mówili, Polaczki, my mamy jeszcze dalej więcej damy jak Germańcy. Myśmy takimi ciężarówkami jechali w ogromnym takim, w takiej kolumnie na dziesiątki tysięcy ludzi, którzy tam wracali z tych Bałkanów. Takie. To był rykcuk. I pewne nagle ci Amerykanie przy drodze i potem oddać broń, więc myśmy tej broni nie mieli za wiele, bo to właściwie mieliśmy jakieś pistolety nieużywane nigdy. I tośmy rzucili to wszystko, cośmy mieli, rzuciliśmy na jakąś na stos tej broni i powędrowało się do takich tymczasowych obozów z namiotami. Ja podałem, że jestem rolnikiem, a rolników wypuszczano i podałem, że w Austrii są moi rodzice czy krewni. I to mnie wobec tego dość szybko wypuszczono. W ogóle z tych obozów stosunkowo szybko można było wyjść. Tam trochę Ślązaków też spotkałem w tych obozach. Zaszyłem się w krzaki i zasnąłem. Myśmy dwa dni jechali, nie było spania. Obudziłem się, to z przodu już tam była walka, już tam się bili. A ja tu sam, mnie złapią, to kula w łeb. Więc pośpieszyłem tam i schowałem się tam między tymi gdzieś tak, co mnie tam i tam. Tam doczekałem Amerykanów. No, w niewoli potem pierwsze, jak już nas tam odtransportowali, to okazało się, że tam już są setki naszych ludzi, którzy po polsku śpiewali i tam już, no naturalnie, że się tam do nich doczepiłem zaraz. I już się formowała polska brygada, polska taka kompania, czy jak to nazwać, razem żeśmy tam Kali. W zasadzie to było po wojnie różnie. Owszem, jeżeli musiałem pisać życiorys, to pisałem, że musiałem być, że byłem powołany, prawda, do armii niemieckiej. Ale na to nikt specjalnie, ja nie doznałem, żeby ktoś specjalnie mnie, proszę pana, za to, wie pan, gnębił, czy coś podobnego. To ja też sobie myślałem, że jeśli Ruscy tam mają to pod swoją kuratelą, tą Polskę i ten Śląsk, to może to być też trochę niebezpieczne taki powrót i wielu też nie wróciło z tych, wielu po prostu woleli na Zachodzie zostać.
Jednak myślałem, jednak, czy do rodziny trzeba wracać, wróciłem. Ale potem jednak milicja się zgłosiła, albo UB się zgłosiło, którzy tam jednak stwierdzili, że to ten dziwny człowiek, który był w Luftwaffe. To nienormalne dla chłopców ze Śląska. Więc owszem, żeby udowodnić, że jestem lojalnym człowiekiem, musiałem, miałem trochę tam po prostu napisać o nastrojach, które panują, takie zupełnie normalne rozmowy, nastroje i takie rzeczy. I to było już nie do przyjęcia dla mnie, więc następnego dnia zwiałem znowu, tak, że byłem po prostu, że UB mnie tak świetnie wysłało w drogę, która doprowadziła do studiów polonistyki, germanistyki i slawistyki w Berlinie i doprowadziło do tego, że zacząłem pracować w wydawnictwie i tłumaczyć, redagować polską literaturę i tłumaczyć. Także to jest jakaś dziwna bajka w końcu. Mnie jednak ciągnęło na te ziemie zachodnie, tutaj te cała nasze działalność w czasie dzieciństwa i młodzieży tych czasach, to jednak człowiek chciał tutaj na tych ziemiach się zrealizować. Jak tu zostałem dyrektorem szpitala, to wtedy tam ktoś chciał być dyrektorem, to mówię, no ta oficer Wehrmachtu, to może być i tak dalej. Nie wiadomo, ile Polaków ma na sumieniu. Było straszne rzeczy, to przeżywałem. Straszne rzeczy. Ja jak dowiedziałem się, że szkoły otwierają, no to się zgłosiłem i zostałem przyjęty. I ukończyłem tam najpierw 6-miesięczny kurs pedagogiczny. I pracowałem potem jako nauczyciel. Uczniowie byli zdziwieni, że byłem w Afryce, że w Tobruk, że odbyłem całą kampanię od Tripolisu aż do Egiptu. No, zdziwieni byli, że ja tam jestem. No ja mówię, niestety, byłem w wojsku niemieckim. No i taki był mus. Ja wizować się nie mogę, bo inaczej by groziło rozstrzelanie, aby człowiek nie poszedł. A z tego tajemnicy nie robiłem. Uczniowie zrozumieli. Czego żałuję, że nie miałem przyjaciół starszych, mądrzejszych ode mnie. Że byłem w kręgu paru kolegów, którzy byli tak samo głupi jak ja i tak samo zachwyceni przygodą. Pamiętam takie rozmowy kolegów szkolnych, którzy chcieli wstąpić do SS, ponieważ to były te mundury takie szyk, czarne mundury i to świetnie wyglądało, to trzeba było być poza tym 1,70 m, więc to absolutna głupota, to znaczy fascynacja takimi rzeczami jak mundur, jakby wojna była przygodą, wojenką. To trudno powiedzieć, zdrajca, nie zdrajca. Każdy szuka sposobności, żeby przeżyć. Bo tu była alternatywa. Kolega akurat zmarł taki, gdzie miał siostry dwie w Oświęcimiu i podejrzewali, że on wiedział też o tych kontaktach i wzięli go na gestapo. Albo podpiszesz do wojska, albo pójdziesz tam. Więc podpisał i siostry zostały zwolnione. Ja mogę dzisiaj, panie, z czystym sumieniem powiedzieć, że ja żadnego nieprzyjaciela nie zastrzeliłem. Jak mi kazali strzelać, to strzelałem zawsze tak, że kula leciała w powietrze. Nie? I miałem szczęście, bo tam przyłapali kilku Francuzów, jakbyśmy wkroczyli partyzantów, nie? Którzy, panie, tam, no i do rozstrzelania. I na ochotników, kto się ma zgłosić. No nikt się nie chciał zgłosić, to wyznaczył tamten, nie? A mnie to tak, panie,
Ja tylko prosiłem Pana Boga, żeby mnie nie wyznaczył, bo nie będę strzelał. Co mi ten Francuz zrobił, nie? No i tak miałem szczęście, że nie musiałem stawać do tej, jako egzekutor, prawda, do tych rozstrzelań. Nie chciałem tam być, nie chciałem im pomagać, no ale się zmusili, innego wyjścia nie było. Bo to groziło śmiercią. Niesubordynacja. Bo to tak było, to było, można powiedzieć, to czy my się szli. No nie musieliśmy, bo byliśmy obywatelami niemieckimi. Tam nie było wyjścia. Dylematy to były tego rodzaju, że no, przede wszystkim, że człowiek jest w służbie nie swojej, przeciwko właściwie własnym przekonaniom, przeciwko Polsce, prawda? Bo, no a poza tym człowiek był niepewny, człowiek właśnie zawsze był obserwowany, oni wiedzieli wszystko o mnie. Ja w różnych kompaniach byłem i tam wszystko było wiadomo, kim ja jestem. No mogli człowieka sprzątnąć, bardzo prosto to było. A jednak człowiek szczęśliwie to przebył. Człowiek żyje i chyba nie bardzo może sobie wybrać. Tak, rodziców sobie nie wybierzesz, tak i swojej dolicy nie wybierzesz.